Siemano, witam was, ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film. Oficjalnie Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo. Debiut w meczu z Andorą jest bardzo prawdopodobny. Arkadiusz Milik kupił stadion w Katowicach. Bayern Monachium nie zamierza popełniać tego samego błędu. Sir Alex Ferguson dał ostatnią szansę Ole Gunnarowi Solskjaerowi. Zinedine Zidane nie chce poprowadzić Manchester United. Robert Lewandowski trafił piłką do biura dyrektora sportowego. Sensacyjna porażka Lechii Gdańsk. Debiut Sergio Ramosa kolejny raz przełożony. A Chelsea awansowała, ale dopiero po serii rzutów karnych. Wczoraj tutaj na kanale filmu nie było, ale za to pojawił się na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz, link macie w opisie, serdecznie zapraszam. A ja oczywiście zachęcam, abyście ocenili ten film, subskrybowali nasz kanał, no i zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, to muszę wam pokazać kuriozalną bramkę z Pucharu Niemiec. Podczas rywalizacji Holstein Kiel z Hoffenheim piłkarz gości totalnie zgłupiał w groźnej sytuacji pod własną bramką i zamiast wykopać futbolówkę z własnego pola karnego, to technicznym uderzeniem władował ją do własnej bramki. Zdecydowanie był to jeden z najdziwniejszych swojaków, jakie w swoim życiu widziałem. Stało się. Oficjalnie Matty Cash otrzymał polskie obywatelstwo. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą nadał obywatelstwo piłkarzowi Aston Villa, a to oznacza, że będzie on dostępny do dyspozycji Paulo Sousy już na listopadowe spotkania eliminacji do mundialu z Andorą oraz Węgrami. Sam piłkarz już nawet po polsku tweetuje. To bardzo ważny dzień dla mnie i mojej rodziny. Mój wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa został zatwierdzony przez polskie władze. Dziękuję panu prezydentowi, mojej rodzinie i innym osobom, które mi w tym pomogły. Czas na nowe wyzwania. Dam z siebie wszystko dla tego kraju. Tak jak zauważyłem, jest wielu zwolenników, ale także przeciwników powołania Mattiego Casha do naszej kadry. Ja jednak uważam, że należy dać mu szansę, bo to na pewno będzie wartość dodana do naszego zespołu. Życzymy powodzenia i czekamy na powołanie do reprezentacji narodowej. Gratulacje! W naszej reprezentacji nową twarzą nie będzie tylko Matty Cash. Portugalczyk prawdopodobnie zdecyduje się także dać szansę kilku innym piłkarzom. Portal sport.pl podaje, że swoje szanse dostanie m.in. Kamil Grabara oraz Paweł Jaroszyński z Salernitany. Grabara miał być powołany już miesiąc temu, ale wtedy plany pokrzyżowała kontuzja, a Jaroszyński swoje pierwsze powołanie otrzymał w roku 2018, ale nie zagrał wtedy nawet jednej sekundy i dalej czeka na debiut w koszulce z orzełkiem na piersi. Arkadiusz Milik kupił stadion. Serio, choć sam jeszcze aktywnie gra i będzie to robił przez kilka, a może i nawet kilkanaście kolejnych lat, to tak samo jak Robert Lewandowski nie zapomina o właściwym lokowaniu zarobionych pieniędzy. Polak za pomocą spółki, w której jest większościowym udziałowcem, nabył były stadion rozwoju Katowice, o czym poinformował portal katowice24.info. Z niego klub wyprowadził się w roku 2019 ze względu na koszt najmu oraz utrzymania całego obiektu. Ten grunt o powierzchni 7 hektarów można przekształcić na przykład na basen czy też halę sportową, a to wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wiadomo, ile zapłacono, jednak znalazłem informację, że była to kwota coś około 18,5 miliona złotych, ale czy jest to prawdziwa suma, nie mam pojęcia. Bayern Monachium uczy się na swoich błędach i tym razem nie ma zamiaru oddawać piłkarza kompletnie za darmo. Choć samemu często korzystał z takiej opcji, to po tym jak David Alaba odszedł do Realu Madryt, a oni nic na nim nie zarobili, teraz nie mają zamiaru do takiej sytuacji dopuścić. Od kilku miesięcy nie mogą dojść do porozumienia z Kingsleyem Comanem w sprawie nowej umowy. Jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2023 roku, więc zbliżające się letnie okienko transferowe będzie jedną z ostatnich okazji, aby coś na nim zarobić, a za te pieniądze będzie można poszukać jakościowego następcy. Bardzo prawdopodobne, że Francuz po przygodzie w Bayernie Monachium obierze kurs na Premier League. Sir Alex Ferguson uratował Ole Gunnara Solskjaera. Takie informacje podał Fabrizio Romano. Spotkanie zarządu Manchester United, które odbyło się zaraz po przegranym meczu 5-0 z Liverpoolem, miało przesądzić o losach Norwega. Zdecydowana większość była za jego zwolnieniem, ale Sir Alex Ferguson, który sam prowadził Solskjaera ponad 20 lat temu, miał w tej sprawie decydujący głos i on postanowił dać mu ostatnią szansę na poprawę obecnej sytuacji. Będzie to ligowe spotkanie na wyjeździe i to nie z byle jakim rywalem, bo Tottenhamem. Jeżeli United wygra, to Solskjaer pewnie pozostanie na swoim stanowisku do kolejnego meczu. Ale jeśli kolejny raz punkty zostaną utracone, to losy Ole będą chyba oczywiste. Pamiętajmy o tym, że w sezonie 2013-2014 na swojego następcę Sir Alex Ferguson namaszczył obecnego szkoleniowca West Hamu, czyli Davida Moyesa. Wtedy szkocki menadżer prowadził Manchester do 22 kwietnia 2014 roku.
Przypuszczam, że nie tylko ja, ale także wielu innych kibiców Manchesteru United chciałoby zobaczyć na ławce trenerskiej Zinedina Zidana. To niestety pozostaje prawdopodobnie tylko w sferze marzeń, gdyż taki ruch jest prawdopodobnie po prostu nie do zrealizowania. Dziennikarze ESPN twierdzą, że były trener Realu Madryt nie jest zainteresowany prowadzeniem klubu z Old Trafford. Skupia się w tym momencie na objęciu reprezentacji Francji, ale do tego jeszcze daleka droga. Didier Deschamps po naprawdę niespodziewanym odpadnięciu z Euro 2020 zaznaczył, że z wielką chęcią przedłużyłby umowę z francuską federacją piłkarską, jeżeli tylko ona będzie zainteresowana, a do tego jego umowa wygasa dopiero po zakończeniu mundialu w Katarze. Wtedy okaże się, jak będzie dalej, tak więc Zinedine Zidane chyba będzie musiał jeszcze poczekać. W Bayernie Monachium musi panować świetna atmosfera. Przed wyjazdem na jutrzejsze spotkanie z Borussią Mönchengladbach odbył się trening w siedzibie Bayernu, a Robert Lewandowski trafił piłką do gabinetu dyrektora sportowego Hasana Salihamidzicia. Niestety nie ma nagrania z tego momentu, ale po tych zdjęciach widać, że zabawa chyba była przednia. Podobno w gabinecie dyrektora znajduje się nowy ekspres do kawy, któremu całe szczęście nic się nie stało. Niespodziewaną porażkę zaliczyła Lechia Gdańsk. W 1/16 Pucharu Polski przegrali 1-2 ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Choć piłkarze Lechi prowadzili po pierwszej połowie, to niespodziewanie w drugiej części meczu stracili dwie bramki. Piękna historia i wielkie brawa za pokonanie takiego rywala. Z tej porażki bardzo cieszyła się Arka Gdynia, która wbiła Lechi szpileczkę. A potem na Twitterze osoby odpowiedzialne za social media jednego jak i drugiego klubu kłóciły się ze sobą. Było wiadomo, że po odejściu Carlo Ancelottiego z Evertonu, James Rodriguez w Liverpoolu długo nie zabawi. Przeniósł się do Kataru, a dokładnie do Al Rayyan, a wczoraj zdobył swoją pierwszą bramkę. Zabawił się z obrońcami i wpakował piłkę do siatki. Aczkolwiek puste trybuny pokazują, jak nikłe zainteresowanie w tym kraju ma piłka nożna. No i to oczywiście stawia kolejne pytanie o zasadność organizacji mundialu w Katarze. Choć od transferu Sergio Ramosa do Paris Saint-Germain minęło już kilka miesięcy, to on nawet nie powąchał murawy we francuskiej lidze. Debiut przekładano już kilka razy, oczywiście z powodu kontuzji. Miał zadebiutować we wrześniu przed meczami reprezentacyjnymi, no ale to się nie udało. Potem miał to zrobić zaraz po nich w okolicach 20 października, a skończyło się tylko na gadaniu. Obecna data jego powrotu na boisko to 6 listopada. Wtedy Paris Saint-Germain zmierzy się z Bordeaux. Aczkolwiek pewne to nie jest i jeżeli do debiutu nie dojdzie przed listopadową przerwą reprezentacyjną, to ma to się stać tuż po niej, czyli 20 listopada, ale tak czy siak będzie to oznaczać, że Sergio Ramos ostatni swój mecz rozegrał ponad pół roku temu. A co jeszcze do Paris Saint-Germain, to faktycznie Mauricio Pochettino nie zakończył poprzedniego sezonu dobrze. Przegrał walkę o tytuł mistrzowski z Lille, ale obecny sezon jest już znacznie lepszy. Francuskie media twierdzą jednak, że pomimo dobrej gry jest wielu jego przeciwników. I tutaj chodzi o piłkarzy, ale także o niektórych członków zarządu. Naprawdę dziwne doniesienia, bo jak na razie to trener chyba nie ma nic sobie do zarzucenia, a jest krytykowany z niejasnego powodu. I jest to zupełnie inna sytuacja niż Ole Gunnara Solskjaera. W ćwierćfinale Ligi Angielskiej melduje się Chelsea. Dopiero po serii rzutów karnych pokonało Southampton, wygrywając 4-3. Po 90 minutach było po 1, a Jan Bednarek całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych. Na dziś to już koniec, bardzo dziękuję za oglądanie do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zajrzyjcie także na mojego Twittera oraz na Instagrama, linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!